gdzieś pomiędzy chałupami a Kuźnicą. Jedziemy w stronę Kuźnicy, czyli też w stronę Jastarni. Piękna trasa. Piękna trasa rowerowa. Naprawdę rewelacja. Dojeżdżamy do Kuźnicy. Kuźnica. Najwęższe miejsce na Półwyspie Helskim. Nadal Kuźnica. Że mamy coś w rodzaju zachodu słońca nad Zatoką Pucką. No. Ale się musimy śpiechać. Rewelacja. Zazwyczaj, żebym był przyzwyczajony, że może widać od północy, a nie od południowego wschodu. Thank you.
To on będzie na nartach wodnych. Jedziemy z Kuźnicy do Jastarni, gdzie wyprawa się zakończy. Zrobiono około 60 km. Plany były jechać do Władysławowa, ale zachęciła nas tablica napisem 7 km do Rozewia. A Rozewie to jest najdalej wysunięty punkt Polski. I tam byliśmy. Zaś po tej stronie jest Morze Bałtyckie. Za lasem. Miejscami go nawet widać. No to teraz historyczne ujęcie. Ja będę w dół! Też takie zrobię. Historyczne ujęcie. Jazda nad morzem. Nie jazda nad morzem. Jak to nie? A co to jest? Mi się nawet nie śniło, że będę nad morzem na rowerze jechał. Oto Zatoka Pucka. Całe wiadomości. Teraz możesz podjechać nas do przodu i z tyłu robić, bo jest zachód słońca pali. Ja myślę, że ja umiem do tyłu. Zobaczmy się, czy to jest... Nadzieję, że dalej pływają. Tak się to robi. Wysadu siedmiu my zrobisz nam? Proszę wejść z kadru. Cicho, bo mi wy... Pięknie, co? A, teraz mi fajnie wyszło. 13 sierpnia 2012, godzina 20.30. Półwysep Helski zdobyty. Jakie tam 20.30? Ja mam 20.30 no. Na kamerze. Ja mam 20.20. Thank you.